Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w 182 odcinku z Grand Theft Auto Online. Właśnie wpłaciłem pieniądze z poprzedniego odcinka na konto 17904. Wychodzimy stąd, bierzemy naszą wagę, jedziemy na przejażdżkę, bo dzisiaj w odcinku Challenge, którego ja się wystrzegałem i wystrzegać się dalej będę, no ale już zaakceptować musiałem, miał 8 łapek od Toxic Girl. No chyba, że wolisz to XIC Girl L. No bo tam masz troszeczkę za dużo spacji, coś się chyba zacięło na klawiaturze. Ale challenge brzmi, zaśpiewaj w odcinku, więc no nie wiem, ostatnio w głowie mi siedzi taka piosenka z filmu Yes Man z Jimem Carreyem, może ktoś kojarzy. Tam, gdzie on na wszystko się musi w pewnym momencie zgadzać, taką filozofię życiową sobie przyjął w pewnym momencie filmu. I wszystko musi być zaakceptowane przez niego. Na wszystko odpowiada tak, dlatego film nazywa się Yes Man. I tam jest taka scena, gdzie jeden koleś chce popełnić samobójstwo, skacząc z gzymsu na ziemię, no tam chyba trzecie czy czwarte piętro. No i Jim Carrey poleciał, żeby przemówić mu do rozsądku, żeby koleś nie skoczył i wpadł na pomysł, żeby zagrać pewien utwór na gitarze. No i może tak pomyślałem, że może właśnie to, więc... No dobra, zakrycie uszy, uwaga! No dobra, to skoro mamy już to za sobą, to jedźmy dalej po prostu. Może zaróbmy coś na kolejne ulepszenia wagi. A to w sumie... tak w ogóle. Nie ma takiej opcji. Jedziemy dalej zarabiać pieniążki, ale może od razu akcję wrzucimy. Nie, dobra, pojedźmy. Zobaczmy, co tam przed nami. Koleś jest czerwony, jest świrem. Trzeba go wyeliminować ze społeczeństwa. Pistoletem przeciwpancernym najlepiej. Dobra, więc tak, to może tutaj gdzieś w lewcie trzeba będzie odbić pewnie. Tylko gdzie? No dobra. Gdzieś tu się przybije. Ja mogę w ogóle coś sprzedać jeszcze. Tutaj, takie coś. Uderzyła pani? Bo chyba widziałem bransoletę. Nie, no patrzcie jakie milimetry. Dobry kierowca, naprawdę obdarzony bardzo dobrym refleksem, no ale co z tego. Jak nie zapina pasów i przez to można ją tak wyciągnąć z samochodu. No ej, sama była sobie winna. Dobra, no to w takim wypadku, gdzie jest Los Santos Customs najbliższe? Może poratujmy się waypointem. Tu jest chyba zacny i tam ktoś lata, od razu widzę. Ej, przy okazji może jakiś pojazd latający i troszeczkę powymiatać w tym odcinku, postrzelać, może buzard się trafi. No, ale na tym nie zarobię, ulepszenia do wagi by się przydały. Mogę tutaj od razu skrócić? Ahaha, dobra. I co, daleko, daleko, prosto. Nie no, 2 km, poniżej 2 km już w sumie, więc... może delikatnie szybciej? Dobra, powiedzmy, że tu... O kurde, że tu jest zacnie. No ale widzieliście tą kraksę, no tak jak mówiłem, teleporty nie działają nigdy dobrze na samochody. Nigdy. No, choć w sumie raz, a może dwa się nawet zdarzyło. Ale to wtedy, kiedy specjalnie jechałem wolniej, żeby nie przytrzeć. No po prostu jak GTA się zasuwa i auto idzie na sprzedaż, no nie jest twoje, no to traktujesz jak... No nie no, w sumie cudze się traktuje podwójnie dobrze. Przynajmniej taką ja wyznaję zasadę, no ale w grze, no kurde, no ciśniesz po prostu przed siebie. A tam bez naprawy, za 3105. Dobra, już 20. I czyżbyśmy mieli na kolejne ulepszenie wagi? Chyba już tak, ale widziałem jakieś tam za 27 tysięcy, więc może faktycznie... Dołączmy do jakiejś akcji na szybko. Online akcje. Dołącz do akcji. Co, deathmatch zdobywanie, ostatnia szansa, misję. Akcję przeciwko, no co wybieracie? Losowa. Tak, będzie najlepiej. Najsprawiedliwiej zarazem. Okej. Czy jakieś dobre miejsce nas od razu przeniesie? Bo lubię jak kamera najeżdża w miejsce, gdzie później mamy wystartować. Mniej więcej wiem, gdzie będę. Jakie będzie ukształtowanie terenu. Oj, pogoda się zmieniła troszeczkę. Chmurki naszły. Delikatne mleko. Dobra, ale co obstawiacie? Obstawiam... jakąś misję pewnie. Tylko jaką? Czyżby szlak kokainowy na przykład? Nie, aż tutaj, o kurde. Daisy? Co to jest? Dajcie mi mój soulax tylko, ja to muszę kurczę obczaić. Co jest grane? Jeszcze ilu graczy? Jeszcze nie oceniono. Od 4 do 6 jest to deathmatch. Wymuszona plus zebrana.
Co zombiaki, serio? Kto by się tego spodziewał, nie? Ale uwaga, uwaga, bo zaczynamy zaraz. Tylko ten ruski napis mnie troszeczkę denerwuje. Jest deprymujący wręcz. Dobra, kamizelka to zwycięstwa, mój zakład. A co tam, 900 na mój team. Być może w sumie, czy mój team nie wygląda przypadkiem tak, że jestem tylko ja i koleś? Oh shit. To ile to jest teamów? 8? Fuck. No dobra, no to w duecie powinniśmy dać radę. Koleś madziarskiego wąsa wygląda poważnie. Na pewno bardziej poważnie ode mnie. Koleś w czerwonym krewacie z maską. Kurde. Co to jest? Elegancki Jason Voorhees? Kurde, nie. I tak brakuje w sumie maczety, jest tylko nóż. A przydałaby się maczeta. Daisy. Fajnie, że zadbali, żeby czcionka też była taka sama. Nawet przy wymyślonych nazwach. No chyba, że Rockstar to trzasnął, ale wielce wątpię. Nie mam broni. Dobra, czyli takie delikatne The Walking Dead? Coś? Kurczę, nie pamiętam jak się kontrowało, ale to jest bardzo ważne tutaj. Fuck. Fuck you, dude. Gdzie lecisz? Tu jest snajpa. Fuck, fuck, fuck. Nie, tak nie będziemy okazji jej użyć. No fa! Jak on to zmoczył, jak on to zmoczył. Lej go. Tłucz go, jest mój. Dobra, teraz tego. Fuck. To nie chcesz go bić? Czemu nie chcesz go bić? Lej go. Lej go. Tylko nie wiem, czemu to się Daisy nazywa. Czy niby co, że niby jesteśmy zombiakami teraz, czy co? Dobra, on sobie tam może skakać od niego tutaj. O! Cios z wyskoku, piechol! Co? Dostał! Ale nie, ktoś go zastrzelił. Fuck! Jednak trzeba było chapać się na bronie. Ale w sumie nie wyglądam, jakby był z kimkolwiek w teamie tak właściwie. Ej, dobra, jest koktajl Mołotowa. Zawsze kogoś można podpalić. Jakby to było faktycznie Daisy, to na zombiaki jak znalazł. Dobra, poza tym tam widzę jakiś znacznik. Co to jest w ogóle? O kurde, ktoś tu strzela. Całkiem niedaleko. Dobra, mam mój koktajl. Mogę tam go rzucić? Fuck, nie trafiłem. Może teraz? Też do kitu. Dobra, on ma broń palną, a ja nie mam. To mega słabo. Dobra, szarża. No, aaa, bułę dostał tylko, a tam Thompson leżał. Kurde, Gusenberg. Ej, a w sumie to w tym Daisy to jedynym zombiakiem póki co jestem ja, tak autentycznie. Bo tylko ja zabijam wręcz, tylko. Nie za pomocą broni, kurde. Dobra, ale jest przynajmniej ta snajpa. Uda się? Tak, dobra. 6 naboi. Jak to wygląda z te... O, shit! Ale mnie zaskoczył. Dobra, ale broń zostaje, tak? Mam nadzieję. To chyba bardzo nie miałem niespodzianka, jakby nie zostawała. No, jest. Jest i ona. No. Fuck! Dobra, ale... No, fuck! Fuck! Dobra, walić to. Piącha. Trzeba to rozwiązać klasycznie. Unik, tak jest, przypomniał sobie. Bam, kontriczka, nie żyjesz, koleś. No, gin, dobra, świetnie. Zaoszczędziliśmy troszeczkę amunicji przynajmniej. Gdzie on jest? Tam gdzieś biega. No. Wychyl się. Fuck, kurde, dobra, ja się muszę przemieścić, nie mogę tak stać. Oni też mają broń, właśnie. Okej, on jest za blisko wręcz. Trzeba przeskoczyć przez płotek. Uratować skórę. Choć trochę. Dobra, gdzieś na górę, na podwyższenie. Czy może na przykład tu stanąć? No fuck, dalej. To zwierzchę nie była wskazana w ogóle. No. Come on, musi się ktoś wychylić. A tu kampie, nie wiesz. A, no, no. Kurde. Muszę faktycznie do niego wyskoczyć, gdzie on jest. Może wejdę sobie na śmietniczek i go przyczaję. Dobra, dawaj, 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 wspinaj się. No. Kurde! No ale pięknie, chociaż ten drugi. I ostatni strzał został, ostatnia kula. Last freaking shot. Tam? Ktoś musiał się wychylić troszkę. Troszeczkę delikatnie. Chyba, że gdzieś bliżej. Tam! Dawaj, no wychyl łeb, wychyl łeb! Gdzie uciekasz? Aaaa. Dobra, jest tu, jest tu, jest... BAM! Seria zabójstw, kurde. Snajpą, kto by pomyślał, kto by pomyślał. Ale dobra, to będą czaić teraz, nie? Jak wyskoczę tylko koktajl. Dobra, jest mój. Mam chociaż jakąś sposobność, żeby się bronić. Ale okej, jakaś broń. Tu jest
płot z drutem kolczastym nie przejdę. A chyba, że tędy. No. Tamo. Nie wiem, co się schapałeś w pierwszej kolejności. Tam było jakieś pozostałości czegoś tylko. Po co mi spadochron? Dobra, co tutaj mamy? Jakby co? Kurde. Dobra, jest furtka. Zamknięta, ale... Chyba przejdę. Okej. Okay. No, jakieś poważne bronie. Ogólnie... Ej, fajna mapka. Ogólnie rzecz biorąc. Minigun! Oh, shit! Czy ja potrzebuję czegoś więcej? Teraz tylko potrzebuję tego, żeby się dostać w nich pobliże. I siać sprawiedliwość ciężkim jak cholera sprzętem. Tylko mam nadzieję, że on zostaje, nie? Dobra, może najpierw wyłączmy go, będziemy poruszać się szybciej. Tylko żeby kogoś wypatrzeć, później cyk i jedziemy z koksem. Więc wciąż ma auto aim. Tak właściwie. Dobra, tam. Gdzieś tam. Ktoś jakoś coś. Dobra, szybkie przemieszczanie się. Trzeba się ruszać. Pięknie to działa. Tylko żebym, kurczę, też dobrze podziałał z tym sprzętem. No co jest? Miało się zmienić już dawno. No i tu gdzieś do siebie strzelają. Gdzieś tu. No. Gdzie? Tu. No, fuck. Minigun zostaje, nie? Powiedzcie, że tak. Powiedzcie, że tak. Yeah. Dobra. Powiedzmy, że tak, dla bezpieczeństwa. Delikatnie marnując. No, yeah! Tam jeszcze widziałem czyjeś nogi, ale gruba wymieść posiana miniganem, to jest to! To jest to, co lamy lubią najbardziej. Masakrycznie dobra broń. Ktoś tu rzuca czymś, gdzieś w kogoś coś. Tu, widzę kolesia, dzień dobry. Siemka, ten młotów nie doleciał, a może jednak? Bo troszeczkę życia zeszło. Gdzieś tam. Tak po prostu. Nie no, czas leci. Trzeba lutować do wszystkiego i wszystkich i nie dać się w ten sposób chamsko zabić. Ktoś inny go sprzątnął, no nie wierzę. Czy strzelając w ten sposób kogoś trafię? Bardzo wątpliwe, ale dobra, zmiana. Szybko wyłącz to i sprint. Po jakąś inną broń może jeszcze, bo tutaj ile zostało jeszcze? Ej, no dobra, to się nie muszę chyba martwić do końca już. O takie rzeczy przyziemne jak amunicja. Dobra, ej, ale stop, gdzie ja w ogóle strzelam? Przecież to nie te rewiry. No tu! No! Ale czemu oni nie polecieli po minigana? Przecież był w takim łatwo dostępnym miejscu w sumie. Czy starczyło tylko przez pod przejść? Dobra, tam widzę. No ale padł też! I skończyłem jego ciąg zabójstw. Ha! Tylko jest taka różnica, że ja w dalszym ciągu mam tego minigana, a on go nie ma. dobra, mówisz tutaj za zakrętem. Ktoś jakoś coś. No. To jest piękna broń. Lecimy dalej. Wymiatać. Okej, tu. Widzę go gdzieś tam. Jest. No gin do jasnej cholery. No. Pięknie, wyłącz to. Lecimy dalej z koksem. Mówisz co tam gdzieś? Tam gdzieś coś się ukrywa. Dobra, zaraz postaram się go wypatrzeć. Chyba, że jest. Jest tu. Dobra, gin. Pozostaje jeszcze ten koło kościoła. Jak na Daisy to dobre ma miejsce w sumie. Nie wiem, czy jest na wieży. Można wejść na wieżę. On tak wygląda. Ej, tu jest... No, strzelaj! No, lutuj! Idioto! Kurde! Co za kretyn! No, ale nie miała informacja. Mamy dwóch kolesi z miniganem, niestety już. Dobra, ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Ten koleś tutaj bardzo blisko powinien być gdzieś, niby. Rzekomo. Może tu się ukrywa. Gdzieś za tym. No profesor M80. Ładnie mnie zrobił na szaro ogólnie. Okej, może tam ktoś jakoś coś? No. No kurde! Już mają wszyscy broń palną. A ja mam tego kurcze minigana. I jakoś nie mogę sobie dać rady. Jak to jest możliwe? Dobra, tam leci, no przecież... No. Okej, okay. No takich okazji nie można marnować, to na pewno.
Pojawia się i tu, i tam, i tu, i tam. Ej, wo, 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 wo. Ej, kogoś zabiłem? No co ty gadasz, ja już naprawdę na ślepo strzelałem. Ej, dobra, ale no nie, masz 5 kili przewagi. Chyba nie damy rady. No, poza tym już czas się kończy, muzyczkę przecież słychać. 10, 9, 8, fuck! Już nie wierzę. No ale powiedz, że chociaż drugi, no, bardzo dobrze. Zabij dwóch przeciwników w ciągu 10 sekund. No nie zaliczyłem tego, serio? No ale 12210. O tyle zostało zasilone konto z Super Ramy. No co wy macie z tym znakiem? No ja rozumiem, że wy macie braki, skoro tak często gracie, że macie 500 rangi, 300, ten miał chyba konkretnie 108. No bo to jeszcze nie jest aż tak źle. Ej, ale wyszedłem na plus w sumie. No ale ten znak, kurde, no nie można szacunku okazywać salutem. Dobra, ale zupy kontynuuj, bo jest ekipa, można coś jeszcze wykonać. Powtórka z Daisy? Nie, w sumie nie. Podziękuję. Daisy jest fajny na raz. A na dłuższą metę swobodna rozgrywka daje więcej radości. No w sumie inna losowa akcja jeszcze. To w sumie mogłem głosować za odśwież. Może znaleźliby się chętni dodatkowo. Dobra, idzie. Gdzie wylądujemy? Właśnie, przynajmniej będę miał teraz okazję zobaczyć, jaki teren wykorzystał twórca do stworzenia tego trybu w kreatorze. Przypominam, dalej jeszcze w ogóle nawet nie wszedłem w tamten tryb. Nie zagościłem jeszcze. No i znowu zaproszenie do DayZ. No nie było w sumie aż tak źle. Nie pamiętam, czy zostawiłem łapę w górę. Ale wykonuję to zazwyczaj z automatu, więc bardzo możliwe, że to zrobiłem. Ej, tu jest Los Santos Customs. Nie, ja już coś sprzedałem. To całkiem niedawno, na pewno jeszcze nie minął limit czasu. Więc wpłaćmy tylko pekiel. Ej, ale faktycznie, jest Los Santos Customs, są mi pieniądze, będzie i ulepszenie. Dobra, pięknie. Jak się sprawy zgrały. Ten niespodziewany zbieg wypadków. Powiedzmy, taki był mój cel w tym odcinku. No to ej, jak się nie spodziewam tego, że się cel uda, no to jak może się udać? Kiedy od samego początku zakładam porażkę. Dobra, ale tak, jest bardzo blisko. Ile mamy? 32, no na pewno coś wystarczy, tylko właśnie, gdzie tu się kurde wjeżdża, zawsze mam z tym problemy. Po prostu od tej strony, piechol. Dobra, ten rozumiem, dzięki. Dzień doberek. Chciałbym tutaj zamontować może lepsze hamulce, te uliczne, albo... maskę? Nie, na pewno nie. No. Zawieszenie? Nie. Skrzynię biegów może, o! Wystarczy. Co jakoś się przekłada? Przyspieszenie lepsze. Niewiele, ale lepsze. No dobra, cholera niech będzie. Kupuję. Dobra, i wyjeżdżamy stąd przetestować na trasie. Dobra. No zobaczymy, jak to z tym przyspieszeniem teraz nagle. O, nie odczuwam żadnej zmiany. No dobra, może trzeba rozpędzić troszeczkę bardziej. Może szybciej się rozpędza, a ja nie zauważam tego. Nie, ale serio, nie poczułem tej zauważalnej różnicy. Faktycznie ten pasek się tam ledwo co przesunął, jak na 30 tysięcy prawie, no ale... Nie mogłem spodziewać się cudów. Dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Pozdro, cześć, hej! Koskasowa! I zabił kierowcę oczywiście. Brutal!
I don't know what's worth fighting for and why I have to scream, but now I have some clarity to show you what I mean. I don't know how I got this way, I never be alright, so I'm breaking the habit. I'm breaking the habit tonight.